To, co powiem, to może zabrzmi trochę dziwnie i niewiarygodnie, natomiast wydaje mi się, że może wcale źle się nie stało, że Lech do Ligi Mistrzów nie awansował. Oczywiście pod kątem finansowym na pewno jest to duża strata, natomiast tak pod kątem sportowym i w ogóle takiej całej otoczki, jeżeli chodzi o polską piłkę, to super się stało, że Lech jest w Lidze Europy. Miał naprawdę dużo szczęścia, że trafił na taką grupę, jaką ma, czyli na Juventus, Manchester City i na Salzburg, a więc firmy, bo jakby na przykład Lech trafił na Batę Borysow, Sheriff Tiraspol i na przykład Dynamo Kijów, no to wiadomo, że te mecze by już raz takich emocji nie wywoływały u samych piłkarzy, nie byłyby tak atrakcyjne dla kibiców, dla mediów i dla całej takiej, powiedziałbym, piłkarskiej Polski. W Lidze Mistrzów mogłoby się zdarzyć tak, że odegraliby piłkarze Lecha rolę Żyliny albo Partizana Belgrad, czyli wszystkie mecze by przegrali, zakończyliby te rozgrywki zerowym dorobkiem punktowym, byłaby znowu żałoba i na pewno dobrze by się o Lechu nie mówiło. A tak, wypromowało się kilku zawodników, odrodził się Peszko, który dzięki temu może przejść do dobrego klubu, myślę, że latem. Zainteresowanie Rudnewsem jest ogromne, mógł się sprawdzić na tle naprawdę fajnych rywali, chociaż w roli rezerwowego tylko Kieł, więc powiedziałbym tak przyszłościowo, to ta Liga Europy dała więcej Lechowi, oczywiście poza finansami, plus fakt rozgrywania meczu jeszcze, a może więcej będzie tych meczów na wiosnę, bo mi się wydaje, że mogą 1/16 przejść bez trudu, bo tam rywale mogą mieć zasięgu Lecha, niż gdybyśmy to mieli tutaj wszystko zakończyć już w grudniu na czwartym miejscu w Lidze Mistrzów. 0 punktów to byłoby całkiem realne. Tak więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i uważam, że ta Liga Europy to w tym gronie tych zespołów, plus sam fakt awansu do tych wiosennych rozgrywek, to jest super sprawa dla Lecha, tak więc jakoś no nie brakuje mi tej Champions League z kolejorzem. Coroczne nagrody Tygodnika Piłka Nożna, jak zawsze, wywołują sporo dyskusji i rozmów na ten temat, czy ten piłkarz powinien dostać tę nagrodę, czy też nie, czy ten zasłużył, czy może ktoś inny powinien zgarnąć statuetkę. Mój serdeczny kolega Michał Białoński z Interi.pl napisał taki tekst, no, że to niepoważne, iż Maciej Jankowski, napastnik Ruchu Chorzów, dostał nagrodę Odkrycia Roku. Tym bardziej, że od pewnego czasu jest związany z menadżerem Markiem Profusem, który jest też wydawcą Tygodnika Piłka Nożna i jakby no tutaj trochę posądza o kumoterstwo, że dlatego ten piłkarz dostał tę nagrodę. Ja tak się nad tym zastanawiałem i początkowo, kiedy rozmawialiśmy przed galą Tygodnika Piłka Nożna, czy wręczyć dwie nagrody dla Odkrycia Roku, czyli dla Grzegorza Sandomierskiego i dla Macieja Jankowskiego, mi się wydawało, że też Sandomierski, bramkarz Jagiellonii, bardziej na to zasługuje i zastanawiałem się, czy faktycznie ten Jankowski to jest dobry pomysł. Oczywiście tej całej historii o tym z kontrakcie z menadżerem nie wiedziałem. Natomiast przeanalizowałem sobie to ostatnio i tak się zastanawiam. To jest chłopak, który jeszcze w maju grał w czwartej lidze w Piasecznie, a kilka tygodni później zagrał w europejskich pucharach, w eliminacjach Ligi Europy już w Ruchu Chorzów z Austrią Wiedeń. Strzelił co prawda tylko 3 bramki w tej jesieni, ale czy taki zawodnik właśnie, który przeszedł 4 szczeble rozgrywek, zagrał w europejskich pucharach, zainteresowało się nim parę mocniejszych klubów i zrobił naprawdę dobre wrażenie, czy to właśnie nie jest takie typowe odkrycie, bo my czasami wybieramy zawodników, którzy już są w pewnym sensie znani, bo Sandomierski też już w tej piłce ligowej od pewnego czasu jest. To nie jest ktoś taki, kto wypłynął nagle, w tym momencie, że to jest powiedzmy jego runda czy jego rok. Nie, on już był znany w roku 2009. Natomiast ten Jankowski to jest właśnie takie dla mnie typowe odkrycie. Czwarta liga, nagle gra w europejskich pucharach, debiutuje w Ekstraklasie, strzela parę bramek dobrym zespołom i to mi się właśnie podoba. To jest prawdziwe odkrycie. Szkoda tylko, że chłopaka tutaj z warszawskiej Woli, który grał w Piasecznie, znowu nie odkryli skauci ani Polonii Warszawa, ani Legii Warszawa, tylko gra w Ruchu Chorzów chłopak, który pochodzi tutaj ze stolicy. Ale dla mnie, powiem szczerze, bez względu na jego jakieś koligacje z Markiem Profusem, uważam, że to jest takie prawdziwe odkrycie roku. Ja się z tym werdyktem jak najbardziej zgadzam. Ja mam świadomość, że wszyscy są mega niezadowoleni z wyjazdu kadry do Turcji, że ten mecz jest bez sensu, bo to reprezentacja Ligi Polskiej i wielu dziwnych zawodników, którzy pewnie nie będą mieli większych szans na to, aby się w tej kadrze wkrótce znaleźć ponownie.
że gramy tylko z reprezentacją Ligi Bośni i Hercegowiny, bo to nie będzie drużyna złożona z Dzeko, Pjanicza czy paru innych gwiazd z tego kraju. Ale ja bym znalazł też pozytywy tego wyjazdu, bo wiemy doskonale, jak układa swoją drużynę Smuda, że on ma tą podstawową jedenastkę i praktycznie w tych wszystkich meczach towarzyskich z tymi mocnymi rywalami już i w roku nadchodzącym, i w roku 2012, on będzie tą jedenastkę zgrywał, czyli będzie grał Murawski, będzie grał Mierzejewski, będzie grał Błaszczykowski, Jeleń, Obraniak i tak dalej, i tak dalej. Lewandowski, to będzie ta sama drużyna, którą oglądamy w zasadzie od pewnego czasu. Natomiast co będzie działo się podczas Euro 2012? Kontuzja, czerwona kartka, jakiś przypadek losowy, ktoś będzie bez formy i wówczas będzie nam brakowało takich zawodników, którzy będą w tym zespole mogli odgrywać rolę jokerów, czyli wejść do tej drużyny bezboleśnie i dać temu zespołowi tyle samo, co ci zawodnicy podstawowego składu. Ja tutaj myślę głównie o Tomaszu Kupiszu z Jagiellonii Białystok, bo to jest chłopak, który dla mnie może być taką wschodzącą gwiazdą tej reprezentacji na Euro, czyli piłkarzem, który będzie wchodził do tej drużyny i będzie tej drużynie dużo dawał. Ja wiem, że na pozycji bocznych pomocników mamy akurat urodzaj, bo jest Błaszczykowski, jest Peszko, Obraniak może grać z boku, nie ma większego problemu, ale tak, Błaszczykowski jest kontuzjogenny. Kto wie, co się będzie działo w czerwcu 2012? Może będzie miał uraz odpukać. Co się będzie działo z Peszko? Nie wiadomo, bo to są wahania formy, więc też nigdy nie wiemy, co z tym zawodnikiem na daną pozycję się wydarzy podczas Mistrzostw Europy. A taki Kupisz, młody, szybki, bez kompleksów, który był trochę w Anglii, furorę tam nie zrobił, to jest dla mnie taki zawodnik, który na tym turnie teraz, czy na tym zgrupowaniu kadry w Turcji plus podczas tego meczu, on się sprawdzi i Smuda go zauważy, bo jak sądzę, być może gdyby nie było teraz tego wyjazdu, no to wówczas ten Kupisz nie miałby okazji, aby się w tej kadrze znaleźć. Wiadomo, że pierwszeństwo mają ci zawodnicy, którzy są w tej wyjściowej jedenastce. Tak więc on na pewno, może ktoś jeszcze wyskoczy, tak więc no mimo bezsensowności tego wyjazdu, to jest parę kwestii, które ten wyjazd może załatwić.